Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed Wami symulator piwnicy. Dzisiaj czas na Edena. I widzę bardzo dobry, no dobra, głównie dobry start, ponieważ mamy gwóźdź, ale mamy też wybuchającą muchę. Co może nie być idealne? Staty? No, takie sobie. Badziewna fryzura? Nie, mogło być lepiej. Szybkostrzelność? Kiepska. No ale zobaczymy. Tak, bardzo bym chciał. Może wezmę, nie wiem, zobaczę jeszcze co mi da boss. Na szczęście gwóźdź daje bardzo dużą przeżywalność. Postaram się go użyć jakoś w pokoju, gdzie, no cóż, będą jakieś skałki do rozwalenia. Ewentualnie u bossa. No. Aha, to jest Basement XL. No dobra, to jest bardzo dobry przedmiot. XL, więc to zmienia postać rzeczy. Używamy gwoździa od razu, żeby go po prostu naładować dosyć w miarę szybko. Dosyć w miarę. Tiny Planet, poczekam. Myślę, że wezmę ten przedmiot, ale to tak pod koniec tego poziomu. Jest boss. Więc może najpierw naładuję gwóźdź, żeby mieć troszkę bonusowych obrażeń. Zanim pójdę z nim walczyć, jeden klucz. Prawdopodobnie zachowam go do sklepu, chociaż na razie nie mam jeszcze pieniędzy. O bossrasha chyba się nie będę martwił. A, otworzę skrzynkę. Opłacało się. Więc równie dobrze mogę iść do tego sklepu. Zobaczyć. There's options. Muszę to mieć. Idealny przedmiot w tym momencie gry. Da mi to wybór dwóch przedmiotów po każdym bossie. Pięknie. No, 15 centów. Myślę, że uzbieram. Jeśli nie, to zawsze można wysadzić bankomat. Niby to jest XL, ale zobaczymy, jak duży to poziom. No, mucha, dajesz. Coś się nie spisujesz. No, wysadź go, nie? Ech, za co ci płacę? Piguła niewiadomego użytku. Sporo pieniędzy, sporo bomb. Pięknie. To boli. Mogłem naszej pigułeczki użyć, znaczy mogłem wejść do Curse Rooma, kiedy jeszcze byłem niewrażliwy po tym nieszczęśliwym wypadku. Kurde, no i bieda. Nie wejdę tutaj, bo stracę niebieskie serce, więc jeszcze nie wejdę. W sklepie było jedno, więc idziemy do sklepu. Raz. Żeby kupić to. 9-woltówka też by się przydała, no ale raczej nie będzie mnie stać. Dwa. Żeby prawdopodobnie kupić niebieskie serce albo baterię zwykłą. Przez przypadek wrzuciłem tam centa. No dobra, kupię od razu te serce. Potem być może baterie, zobaczymy. Przydałby się na bossa gwóźdź, ale to jest pierwszy poziom i to basement, więc chyba nie będzie tak źle. Mucha troszkę pomaga, chociaż miałem nadzieję, że więcej zada obrażeń, no ale jakoś przeżyjemy. Pająki też będą pomagać. O, mucha się... ty chamie. Mucha się zespawnowała. No przestań szarżować łaskawie. Pająki spawnujemy po prostu przy strzelaniu. No, naprawdę. Mucha, pięknie. Giń, siło nieczysta. Jeszcze żyjesz? Pieprzone małe główienka, no.
absolutnie tears up. No dobra, więc drugi boss najprawdopodobniej będzie prostszy. Chociaż znając życie, to pewno będą gurglingi albo... No to chyba jest najgorsze, co może być. Nie, jednak monstro. Musiał skoczyć, no musiał. Dobrze. No i przynajmniej zobaczymy, co będzie u szatana. Jeśli coś dobrego... Gwóźdź umożliwi jako tako zachowanie życia. Generując niebieskie serca. O, pięknie. Dobra, ta mucha może nie jest taka niebezpieczna. Nie wiem, najpierw pójdę zobaczyć, co tam dają. Jest. Głowa kota. I Abaddon. Abaddon usuwa wszystkie czerwone serca, ale... ale daje 6 czarnych, więc jest rewelacyjny, plus masę obrażeń. No cóż, zostanę przy gwoździu, myślę. Chyba... Głowa kota jest fajna, ale z drugiej strony... Skoro mam tyle życia, to może wezmę to, speed and range. Szybkość się przyda, a to daje sporo szybkości. Teraz mogę bez jakiegoś niepokoju wejść sobie do Kirsrumika. I niestety za wiele tutaj nie dostać, no ale takie życie. No, nieważne. Myślę, że się opłacało. Gwóźdź też się naładował. Ale zachowamy go na następny poziom. Czy w sklepie mogę coś kupić? 9-woltówka. Prawie... Baterii nie muszę kupować. Myślę, że spróbuję 9-woltówkę ugrać. Jeśli się uda z pieniędzmi. Chyba się uda. Pięknie. Aj, idiota. Powinienem był użyć gwoździa, bo chyba wzięcie 9-woltówki automatycznie ładuje aktualny przedmiot. No cóż, tak czy owak, bardzo dobry poziom. Mimo tego, że to był XL, więc... ale XL, jeżeli już, to na pierwszym levelu jest ok. Bo to oznacza, że nie tracimy deala z szatanem. Co prawda tracimy jeden sklep potencjalnie. No ale... Nie było źle. Pretty Fly? Ekstra. Dobra, użyję gwoździa, żeby nie marnować ładunków. Nie mamy rewelacyjnych obrażeń, ale są znośne. No tak, tu by się przydał gwóźdź. Złota skrzynka. Dobra. Obadamy. Co tu dają? Chyba się opłacało. Abaddon, nie pamiętam, ile daje. 1,5 czy 2 obrażenia? Chyba 1,5. Generalnie bardzo dobra rzecz. No już pomijając fakt, że 6 czarnych serc da fuk. To, że zjada wszystkie czerwone, to... Kogo to obchodzi? No chyba, że ma się, nie wiem, dużo ich. No dobrze. Trzy bomby. Kluczami nie grzeszę, ale tutaj zużyję jedną. Zobaczymy. Aha, wyszło na zero. Siomi stąd. Sklepik i item room. No, myślę, że... Ponieważ pieniędzmi nie grzeszę, to chciałem powiedzieć, nie pójdę do sklepu na razie. Tak czy owak nie pójdę. To jest badziewne. Oko, które sobie lata i strzela od czasu do czasu. Zawsze to tam jakiś przydupas. Niezbyt pomocny, no ale... Darowanemu koniowi i tak dalej.
Chociaż zapłaciłem za niego jeden klucz. Więc wymagam jakości. Okej, okay, gwóźdź się naładował. Czy użyć go tam? Tam była złota skrzynka jedna. Nie, nie opłaca się chyba. Jeżeli będzie tutaj boss, to może po prostu pójdę zabić bossa. Przy użyciu, mając ładunek gwoździa. Zobaczymy. Chyba tak zrobię. Szatana raczej tutaj nie będzie. Pip. O, okej. Przynajmniej mogę się pozbyć skałek. Latająca mucha ma szansę go tam, no, pięknie, strzelić i eksplodować. No. Przestań skakać, pacanie. Mało brakowało. No i pięknie. Nawet jest szatan. Teraz pytanie, co brać? Mięso? Chyba mięso. Mięso daje obrażenia. Little Steven jest w sumie fajny, ale... mięso. Ajajaj. No i nie wiem, czy to był dobry wybór, bo teraz... Nie no... Obruszka czy... Kontrakt. Mam już jeden koci item. Zaraz, mam? Mam, kocią głowę brałem. Z drugiej strony, stawanie się gapim jest trochę... Trochę staje się nudne, tak, za każdym razem. Wezmę kontrakt. Żeby tak troszkę inaczej zrobić. Szatan jeszcze otwarty, ciekawe jak długo. Może uda się gdzieś jeszcze życie zdobyć? Wątpliwe, ale kto wie. Życie w sensie, no, czerwone HP. Skoro tak się sprawy mają... Pięknie. Trzeba będzie zajrzeć do Curse Roomu. Curse Roomu czy Curse Rooma? Czy tego się nie odmienia? Uhuhu, podwojenie bomb razy dwa. Nie wiem, użyję od razu, bo tak. Pająki. Czyli nie ma czerwonego HP. A ponieważ mam 16 bomb i dużo kluczy, to równie dobrze mogę spróbować tutaj się dostać. Myślałem, że może tutaj jest Secret Room, ale nie. Co mi dasz? Obrażenia razy półtora. Znaczy plus półtora i... Nie, jak? Plus jeden i razy półtora. Chyba tak to działa. Zajrzę do sklepu. Worek pigułek. Niezbyt jestem fanem tego wynalazku. Niebieskie serce może. Musiałbym wysadzać bankomat. Więc spiszę ten klucz na straty i idziemy dalej. Pięknie. Szatan dalej otwarty, no ale... No chyba nie mogę tego wziąć. Nawet nie będę próbował w razie, gdybym się... Gdyby mnie to zabiło. No więc jest pięknie. Tak, usmaż się, idioto. Dark Bomby się jeszcze przydał do pełni szczęścia. Nie wiem, jak ja tego uniknąłem, ale jestem pod wrażeniem. Dobra, użyję gwoździa, żeby nie marnować ładunków. Chociaż nie ma tutaj czego rozgniatać. Rozgniatanie nie jest takie istotne, kiedy mam tyle bomb. Gin. Siło czysta albo nieczysta. No dobra, zajrzę do sklepu. Puszka Pandory na Caves 2. To jest bardzo dobry zakup, bo daje przedmiot plus dwa niebieskie serca, jeśli dobrze pamiętam.
mało pieniędzy, więc najpierw się rozejrzę po poziomie, żeby bez potrzeby nie wysadzać bankomatu. Może uzbieram. Gdzie może być secret room? Z obu stron może być. W teorii. No właśnie, od razu lepiej. Tutaj. No i już mnie stać. Więc od razu skoczę do sklepu. Kupimy Pandorę. Odpalimy Pandorę. Speed i shot speed. Niezbyt piękne, ale okej. Okay. No, wrzuciłem centa do bankomatu. Tutaj mógłbym... Tutaj by się gwóźdź przydał bardzo. Rozgniatanie skałek plus obrażenia. No ale... Bez niego sobie poradzimy. Magiczne skałki jakieś... Nie widzę. To naładuje gwoździa i... się zaciąłem. Można będzie iść na bossa. Ewentualnie zwiedzić resztę poziomu, kto wie. Może znajdę Arcade'a i wysadzę żebraka, żeby mieć większe szanse na szatana. Życia mam tyle, że jakoś już się nie muszę przejmować optymalizacją używania gwoździa. Tutaj nic nie ma. Zaraz, w item roomie jeszcze nie byłem. No to wypadałoby to naprawić. Bo trochę głupio byłoby go pominąć tutaj. Kto wie. Nawet więcej pieniędzy. O, spory ten poziom. To nie jest przypadkiem XL. Nie, nie jest. No gin. Klucze, no, Xiaomi stąd. Arena z bossami, ale książka anarchisty nie jest czymś, na czym mi zależy. No, idealnie. No to idziemy do item roomu. W sumie nie chcę używać jeszcze tej książki. Bo mi zapewne zmieni bossa w jeźdźca apokalipsy. Chociaż nie jestem pewien, czy sam fakt, że książka, że ta, no... Book of Revelations się pojawiła, nie sprawia, że boss będzie jeźdźcem. Ale zobaczymy. Na szczęście nie. Więc tutaj użyję gwoździa, a potem użyję książki. Znaczy, no, kostka mięsa nie jest zła, ale chciałbym może coś lepszego. Jeśli się da. Wybuchająca mucha tym razem pomaga dosyć znacząco. Gerdy ma sporo życia. Nie ma szatana, ale jest pentagram. I nawet nie muszę używać książki no, Book of Revelations, bo i tak mam prawie full HP, więc idziemy. Jest pięknie, muszę przyznać. Obrażenia bardzo solidne. Życie max. Czegóż mógłbym więcej chcieć? Nie wiem, mógłbym się stać gapim albo... A, coś. Ale to już nie będzie chyba konieczne. 16 bomb. A, sprawdzimy, czy tutaj nie ma secret rooma. Jest. Myślę, że dosyć często się zdarza, że secret room sąsiaduje z curse roomem. A ponieważ tu jest grid, to mam nadzieję, w sklepie go nie będzie. Masa pieniążków. Przy okazji z automatu wszystkie ściany otwarte. Pięknie. Siostąd. Stąd. No i dobrze, że nie poświęciłem życia na wejście tam. Small Rock to było piękne. Ale nie. Moja mucha mnie ochroniła. W sumie mam dwie. Pięknie. Mam dużo bomb, więc można poszaleć. Rozwalając czaszki, rozwalając skałki.
Na razie jeszcze nic ciekawego z tego nie wyszło. Wóźdź się naładował. Siur. Po co ja go użyłem? Przecież mam full HP. To był błąd, dosyć oczywisty. Jest. Dwa razy tears up. Idzie świetnie. Masa niebieskich serc. A, czarna świeczka. Wezmę ją. Chociaż w tej chwili nic nie daje. Głównie dlatego, że no cóż, raz, niweluje klątwy. Dwa. Sprawia, że szansa na szatana jest większa. Pięknie. Myślę, że gwoździa można się już pozbyć, jeżeli znajdę coś lepszego. Znaczy, no to wciąż jest dobry przedmiot i sprawi, że ciężko będzie umrzeć, no ale w takiej sytuacji myślę, że nie jest on już nam jakoś drastycznie potrzebny. Ty ćwoku. Dwa razy Joker, to by było piękne. O, oczywiście, że Chub dislike smoke. A co powie nam druga? Weź sobie kawał papieru i wsadź w dupę, bo tak się odblokowuje losta. O, akurat dzisiaj Wind mi pisał, jak sobie radzić z tym pokojem. Tutaj i biec w prawo. No w sumie działa. Chociaż większy problem mam z tym takim pokojem, gdzie są te cztery strzelające głowy i kolce, które się pokazują. Też wiem, jak go przejść, ale jakoś nigdy nie mogę wymierzyć. Dobra, coś tam wybuchło. Jeszcze coś żyje. A, mucha. Jest boss. Depth 1, więc jeszcze nie ma musia. Arcade. A, walić to idę na bossa. Monstro 2, więc... A, żaden problem. No. Strzelaj, fajnie. Poskacz sobie, to ci za wiele nie pomoże. Szatan? No. Speeda nie potrzebuje, więc bierzemy range'a. No i to pewnie będzie Krampus, bo go nie było. Jednak nie, może jakiś gapi item? Albo nic dobrego? Amnezja, ekstra, razy dwa. Ech. Nie po to kupowałem świeczkę, żeby mieć cholerną amnezję. Amnezja powinna nie działać w takim przypadku. Ech. Tandeta. Coś za dużo kolców tutaj, jak na mój gust. Już teraz oczywiście nie pamiętam, gdzie byłem. Tu mamy sklep. Wysadzę bankomat od razu, żeby kupić funny pack. Chociaż to nie jest jakieś konieczne. No i nawet nie uzbierałem pieniędzy. A, mam bomby. Stać mnie. Chociaż funny pack też nie jest jakieś rewelacyjne. Rzuca przedmioty, na przedmioty konsumable, kiedy dostajemy hita. Co mam nadzieję nie będzie się często zdarzać, ale z drugiej strony jeżeli jakiś tam bloodbank będzie czy coś, mogłem go wysadzić, żeby zwiększyć szansę na szatana, ale i tak szatan był, więc to tyle. Aha. Masa kasy. Nie musiałem wysadzać bankomatu, oczywiście. No, otworzę obydwa. Zobaczymy, co dostaniemy. Głowę kozy. Trochę późnawo na to, no ale przynajmniej gwarantuję, że będzie szatan na następnym levelu oraz na łump 1. Więc jeszcze dwie szanse, chyba że będzie łump XL. Albo jakiś bullshit w tym stylu. Co mamy tutaj? Też bullshit. Wystaw ryj. Dziękuję. Dobrze, możemy sobie stąd iść. Użyję tej amnezji jeszcze raz, żeby przez przypadek gdzieś potem jej nie użyć. Można sobie iść.
To oznacza, że szatan będzie otwarty. Ale czy chcę mieć coś z nim do czynienia? Nie, nie chcę, bo tam były czerwone skrzynki. Och, well. No, idzie w miarę szybko. Chociaż oczywiście boss rusha minąłem. Nie muszę już cię wysadzać, żeby mieć szatana. Więc nawet nie będę się wysilał. Nie użyję tu gwoździa. Gwoździa użyję, nie wiem, w jakimś takim dużym pokoju. Uuu, kredytówka. Super. Kredytówka może się przydać. Wiesz co, może... Może się skuszę i ci coś dam. Dobra, to się zbyt nie opłacało. Co to jest? Czemu ty się tutaj zespawnowałeś, kolego? To niezgodne z konwencjami. Nie wiem jakimi, ale niezgodne. Ciebie to w ogóle tutaj nikt nie chciał. Już. Tak, dam ci trochę życia. I tak mam go pod dostatkiem. Może mi dasz coś fajnego? Nic? Ćwoku. Nie chcę cię wysadzać. Jeszcze. Tower. Ech. Fuck. Dobra, może... Może dobrze byłoby nie umrzeć. Użyję gwoździa chociaż raz. Równie dobrze mogę to wziąć. Niebieska świeczka, he? Kupię od razu baterię. Wiem, że to niezbyt optymalne wykorzystanie. Ta bateria też by się przydała. Chociaż, czy by się przydała? O, nice. Przenikające strzały. No, zapomniałem, że mam kredytówkę, ale ją może zachowam na szatana. Bo u szatana, jeżeli już będę płacił, to będę płacił 3 niebieskie serca za jeden przedmiot. Trochę drogo. Więc tam się kredytówka przyda. No, dajesz. Wierzę w ciebie. Okej. Nie jest to może to, na co miałem nadzieję. Nie wiem, jakiś pakt albo inny szatański przedmiot, ale... Niech będzie. Ostatecznie wyszedłem w sumie na zero. No, co to było? A, jest arcade. Nie chcę mi się tam wracać. Tym bardziej, że nie mam czerwonych serc. Więc raczej po prostu pójdę na mamuśkę i tyle. Postawię tutaj ze dwie bomby. I nic nie dostanę. Aha. Przez chwilę myślałem, że mam Dark Bama. Nie wiem czemu. Cóż za karta? Stars. Będę mógł stąd uciec, ale nie. Potrzebuję kredytówki, żeby szatanowi zapłacić. Nie, zapłacić. Nie zapłacić raczej. O. Good stuff jak na razie. No, przydałoby się jeszcze parę demi-chapów na dafuk. Mucha wybuchła mi w twarz. Niestety, ryzyko zawodowe. Na razie to poza Abaddonem i co? Miałem Abaddona i Cricket's Head. No okej. Dwa świetne przedmioty, ale jeszcze... Jeszcze coś by się przydało. Dziękujemy. No dobra, szatan. Yes. Kredytówka. Bierzemy wszystko.
To nam da full HP. Pakt jest rewelacyjny. No i pięknie. Cóż. Cóż mogę powiedzieć. Dostałem DPS, to co chciałem. Dostałem życie. Szare skrzynki mnie nie jarają. Klucze raczej dzięki kontraktowi i tak zdobędę. To jest moja mucha. Nie jest zbyt przyjemny pokoik, ale da mi radę. A pójdę do dużego i tu użyję gwoździa. Zobaczę, co tu się dzieje. Nie jestem fanem. Pierdliwe moby. Chociaż w Izaku wszystkie moby są pierdliwe. One zdecydowanie za szybko się chowają po strzeleniu. No i już masa kluczy. Dobra. Tak. Nie ma tak jak rozgnieść skałę, która może nas zranić. Idealna taktyka. Ale to jest wygrany run, nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Chyba że jakaś drama się stanie. Ale nie wiem, co musiałoby się stać, żebym przegrał. Boss jest w prawym górnym rogu gdzieś. Mam nadzieję, że tutaj szatan jeszcze da coś fajnego. Co bym chciał od szatana? Ja wiem. Joker? Nie. Bezużyteczna karta. Co bym chciał od szatana? O! Sam nie wiem. Co szatan ma jeszcze dobrego, czego nie miałem? Nie wiem, brimstone i tak dalej. Kosa. O, kosy bym chciał. Brimstone jest trochę nudny. Kosy są fajne. Dobra, tutaj muszę poświęcić życie, żeby wejść, więc tak zrobię. Czybym się stał gapim właśnie? Jeszcze nie. Ale chyba niewiele brakuje. Gdybym wziął wtedy od szatana obruszkę, to bym był gapim, no, ale myślę, że nie będzie to konieczne. Dobra, użyję gwoździa. Chwila, to nie tu jest boss? Interesujące. Użyję tej karty, żeby mi nie zaśmiecała slota. What the fuck? Ewidentnie widziałem, że boss był w prawym górnym rogu. Co tu się dzieje? To jest bardzo dziwna mapa. No dobra. Więc tędy. Przynajmniej gwóźdź się jeszcze zdąży doładować. W takim układzie. No. Ciekawe, ciekawe. Gapi! Bad trip? Nie, dziękuję. Tears Down też niezbyt jestem fanem tego. Conquest. Żryj ołów. Czy też łzy raczej. Aha, chciałbyś. No, może jeszcze go zabiję, zanim zdąży szarże zrobić. Nie podnoszę tego HP, bo nie wiem, co jest u szatana. Krampus, no tak. Zapomniałem, że jeszcze go nie było. No to trochę smutne. Mam nadzieję, że da mi właśnie węgiel. Węgiel przynajmniej jest użyteczny w jakiś tam sposób. Więc co? Nic. Ani tego nie wezmę. Gwóźdź jest bardziej przydatny. Ej, gdzie ja lezę? No. Jest pięknie. Może jeszcze się staniemy gapim, kto wie. Nie, żeby to było konieczne. Teraz trzeba obserwować mapę. Może się pojawi na
na niej efekt kompasu. Dzięki Liberty Capowi, aż ty. Gdzie ten ostatni? A, jest. Skałek nie ma. Tutaj dają dobre rzeczy, więc tu użyję gwoździa za chwilę. Tutaj pewnie stracę życia trochę, nie? Okej. Jestem zadowolony. Teraz idziemy odpalić arenkę. Ostatnia skrzynka. Nie ma Gapiego. O, Balls of Steel, tego mi było trzeba. Tears Down, tego mi nie było trzeba. No, nawet bez gwoździa jest bardzo, bardzo miło. Szabik, o. Pieniędzy się nazbierało. Sio. Teraz mam nadzieję przez przypadek gdzieś nie wziąć połówki białego serca, żeby sobie nie zrujnować Polaroida. Chociaż to też nie jest aż takie istotne. Nawet jeśli go zrujnuję, to nie powinienem mieć problemów. Super szybkie pociski? Nie wiem. Nie jest to szczególnie potrzebne do niczego. A Liberty Cup przynajmniej czasami daje jakieś efekty pozytywne. Czy tu są jakieś skałki? Nie widzę. Widzę, jest jedna. Plus jest potencjalnie jakiś ciekawy pokoik. No zobaczymy. Uhuhu, oh yeah. To mi nic nie daje. To mi nie wiem. Tears up, dobrze. A, pudło. No miło. Dwa razy tears down. Fuck, no skoro już tu wlazłem, to mogę też zrobić tak. Amnezja, tak? Paraliż. Może tak? No. Czy to jest Balls of Steel? Nie, Pretty Fly. To jest Tears Up, świetnie, no ale ja chcę Gapiego. To może tak. Noż ty. Nie chcesz współpracować? Fuck you. Wszystko? Chyba wszystko. Niestety Gapio marzenia się nie spełniły, ale detal. O ty! No ale mam teraz trzy muchy. Pełen zestaw orbitali. Ciężko będzie dostać jakimś pociskiem w twarz lub w tył. Skałki nie ma. Paraliż, tak? Chcę. Nie wiem, paraliż to jest dziwna piguła. Ona w sumie nic nie daje, chyba że się... No, tak naprawdę nawet negatywnego efektu nie ma, no chyba że się ją w walce użyje, ale... Kto używa w walce niezidentyfikowanych pigułek? Dziwna sprawa. Zero skałek. W Curse Roomie nie byłem potencjalnie, więc jeszcze odwiedzę. O, zwiedzę resztę tutaj levelu. Niestety nic nie ma ciekawego. Ale są dwie złote skrzynki. Też nic ciekawego.
No to na It Lives idziemy. Może super secret tutaj? Nie. Skruju. To nie powinno być zbyt trudne. Może dostanę z raz. Zależy jak pójdzie. No może nie. Cześć szatan. Nic nie masz, a to pech. W miarę gładki run, jeżeli tak można powiedzieć. I 17 kluczy. Po co ja chciałbym to otwierać? Nie wiem. O, zemsta. No cóż, mam ogon kota, więc to mi daje co nieco dropów. Ogon kota plus w sumie plus kontrakt. Więc jeżeli się trafi skrzynka, to jest podwojona. O, tu mamy minibossa jakiegoś. Chętnie. Przed chwilą widziałem tą głowę. Obawiam się, że to jest jakaś ściema. Ta. Przynajmniej ją zużyłem w jakiś produktywny sposób. To dziwne, że minibossy jakby są ponad prawem i mogą wyrzucać dwa razy ten sam przedmiot. Z jednej strony może to i dobrze, bo na przykład można zdobyć kilka razy martwego kota i mieć potem, nie wiem, tam 18 życia albo więcej. Ale to też jest głównie śmieszne niż użyteczne. Raczej bardziej śmieszne niż użyteczne. O, jest Curse Room, dobra. Spróbujemy. Secret był tam, więc tu nie będzie. Czy ja latam? Czemu wszedłem tutaj nie dostając obrażenia? Czy ja o czymś nie wiem? Co się dzieje? No to jest dziwne, nie rozumiem tego. Dlaczego nie dostałem obrażeń? Nie latam. Czy latam? Nie no, nie latam. Czy moje orbitale mnie ochroniły? Czy maska mnie ochroniła? Infami? Co się dzieje? Nie mam pojęcia, ale jest to dziwne. Nie wiem. Kto mi to wyjaśni? Podejrzane. No ale... O, tak. Nie wezmę tego. Bo to mi da czerwone serce, którego nie chcę. No, latanie jest fajne, ale... Obejdziemy się. Tam jeszcze żyje. Latanie jest fajne, ale obejdę się bez niego. Wolę nie latać i nie mieć czerwonego serca. Pięknie. No nawet nie musiałem tego brać. No to co, Izaak? Zaraz, zaraz. Czy tu jest Izaak? Tak. Jeszcze jeden pokoik. No, umrzyj. Mam w 3 orbitale, więc postoję sobie tutaj. Pewnie dostanę tam od czasu do czasu tymi rykoszetami śmiesznymi. O! No może nie. Nawet gwoździa nie będę musiał użyć. Cheat. No. Idź sobie, Izaak. Nikt cię nie zapraszał. No, to teraz nadzieja, że coś fajnego w skrzyneczkach. Nie.
może. I z maskaran. To jest dziwny przedmiot. Podwaja obrażenia, ale społawia. Przepoławia szybkość strzelania i prędkość strzałów. A wezmę. Myślę, że jest ok. Miałem na tyle dużą szybkostrzelność, że nie sprawia mi to jakiejś wielkiej różnicy. A obrażenia się przydadzą. Szmaty Lazarusa i Monster Manuel. Co dostaniemy? Sister Maggie czy jakieś inne badziewie? Fuck! Ale jestem idiota. Nie wziąłem Tiny Planet na samym początku gry. Właśnie sobie przypomniałem. Szkoda, bo Tiny Planet z takimi łzami byłoby naprawdę fajne. Aj, dupa, jestem lama. Teraz żałuję. Pamiętałem o tym przez jakieś 5 sekund, a potem zapomniałem. Och, well. Niestety, mogło być ciekawiej niż jest. O. Szatan? Żyletka czasami bywa fajna, ale chyba nie w tym przypadku. Okej. Złoty klucz? Przydatny. Co tu mamy? Adwersarze. No, oni troszkę niestety zajmą czasowo. Tak, nie wiem gdzie skoczą, bo jeden był wystraszony. Padł. O, fuck, pająk. Zdrada. Nie ma to jak użyć gwoździa w pustym pokoju. Bardzo optymalnie. A teraz będę cały czas myślał o tym Tiny Planet. No szkoda, że nie wziąłem, cholera. Byłoby znacznie ciekawiej. Życie. Co tutaj mamy? Gurglingi. Czym do ludzi. Chociaż nie wiem, czy jestem jeszcze człowiekiem. Kim ja w ogóle zacząłem? Edenem. Eden jest dziwny. Nie wiem, czy to człowiek. No i proszę, ślepy zaułek. To może i dobrze. Zgarnąłem trochę skrzyneczek. Tego badziewia nawet nie biorę, bo nic mi to nie daje. O, bloaty. Niemiło, niemiło. Idź sobie. I to champion bloaty. Nic nie widzę. Ładnie to tak. Aż ty. Nie, ten champion to naprawdę jest przegięty. Strzela brimstonem, strzela i pekakiem, jeszcze spawnuje jakieś spawnuje robaczki i spawnuje swoje oczy. Przesada lekka. O, okej. Okay. Użyję tej bomby, żeby wysadzić skrzynkę. Dostać Infestation 2. Jestem za. Świetny przedmiot, chociaż może nie tutaj, bo zamienia pokonanych wrogów w niebieskie pająki. No, a tutaj są same bossy, więc... Zawsze coś. To jest? Ach, coraz bardziej żałuję tego w Tiny Planet. Czemu go nie wziąłem? Nie będę mógł spać w nocy. Podwójny cage, no to jest zazwyczaj dosyć uciążliwe. Teraz też. Ten boss ma tyle życia, że można, nie wiem, całą wioskę w Etiopii wykarmić. Wiem, żart na poziomie zabraka prawie, że.
A no tak, mam przecież raka, więc dostaję mniej obrażeń. Wiem. Bardzo. Dwa razy dziwka, no to się przyda. Co ja chciałem powiedzieć, tak. To, że się ma raka, to jest bardzo dobra rzecz, nie wiedzieliście. Może od razu użyję tej karty. O, co to było? Czemu te strzały do mnie tak poleciały? A, samo naprowadzanie, no pewnie dlatego. Prościzna. Nie no, niektóre te białe tak jakoś dziwnie latają. No to Abel jest, chyba Abla są strzały, nie wiem, dziwne. W każdym razie udało się, jak mówiłem, nieprzespana noc będzie z powodu tego niewzięcia Tiny Planet, no ale co zrobić. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.